A teraz już przechodzę do dzisiejszego tematu, tylko zanim zadam to właściwe pytanie, chciałbym rozrysować taki pewien porządek chronologiczny, że nowy porządek świata ja osobiście pierwszy raz usłyszałem z ust George'a Busha seniora, kiedy to Stany Zjednoczone przypuściły taką interwencję w Zatoce Perskiej. To jest ta pierwsza wojna w Iraku. On wtedy powiedział, że właśnie państwa Zachodu powinny się zjednoczyć, taki zbudować nowy porządek pewnych wartości i tak dalej. Właśnie on użył tego słowa nowy porządek świata. Nie wiem, czy on pierwszy, ale to po raz pierwszy tak wybrzmiało. Minęło potem kilka lat, bo to było pod koniec XX wieku. Przychodzi początek XXI wieku, no i słynne zamachy na World Trade Center, ten 9-11, czyli 11 września. Wtedy w Stanach Zjednoczonych rządzi syn George'a Busha, George Bush Jr., czy George W. Bush, który właśnie mówi po raz kolejny, że świat już nigdy nie będzie taki sam i trzeba dokonać pewnego nowego rozdania, nowego porządku. Mijają kolejne lata, aż wreszcie przychodzi taki, no nawet nie wiem jak to ująć, żeby przejść przez cenzurę YouTube'a, ale wiecie Państwo o co chodzi. Pewna specyficzna choroba, nowy jej rodzaj, który rozlewa się po całym świecie, to jakby niszczy wszystkie różne bariery między państwami. Oczywiście w kwestii formalnej, no to te bariery właśnie wtedy się ujawniają, ale w kwestii takich procedur okazuje się, że żyjemy w globalnej wiosce i tym razem pan Klaus Schwab mówi, że potrzebny jest taki wielki reset. Wielki reset, który jest potrzebny do czego? No i teraz wojna na Ukrainie, gdzie wydaje się, że Zachód walczy ze Wschodem, bo to już jakby nie jest żadna tajemnica, że wojska ukraińskie są szeroko wspierane przez koalicję nie tylko państw NATO, ale w ogóle szeroko rozumianego Zachodu. I znów pojawiają się słowa o budowie nowego porządku świata. Tym razem prezydent Joe Biden w miniony poniedziałek mówi coś takiego na spotkaniu z biznesmenami, że oto już zaczynamy budowę wielkiego, nowego porządku świata po tym resecie i Stany Zjednoczone muszą temu przewodzić. I teraz ja specjalnie rozrysowałem taki cykl chronologiczny, żeby zadać podstawowe pytanie. Czy Pana zdaniem to wszystko są przypadki, niefortunne zbiegi okoliczności, nieprzewidziany dobór słów, czy to po prostu kopiują z siebie pewne narracje? Czy rzeczywiście to się układa w sensowną chronologiczną całość i oto jesteśmy świadkami, no faktycznie, nie tylko nowego rozdania, nie tylko wielkiego resetu, ale wreszcie tego, przed czym przestrzegali komentatorzy polityczni od lat, czyli budowy nowego porządku świata. No, mi się wydaje, że to nie ma tu przypadków jak gdyby, ale trzeba zwrócić uwagę, że to nie, że jakiś tam jest wielki jeden plan jak gdyby i oni mają daty odznaczone i wtedy jest wirus, a wtedy powiesz to, a wtedy jest wojna, a wtedy jest jeszcze coś innego. Mi się wydaje, że są pewne eventy na świecie, których nie da się uniknąć. Jest tak zwany business cycle, czyli jest cykl biznesowy. Gospodarki światowe co pewien czas wchodzą w recesję, tak? Są też przypadki, są ataki terrorystyczne, które nie zawsze są kontrolowane, nazwijmy to globalny rząd. Są różne eventy na świecie, które wbrew pozorom nie są kontrolowane. I mi się wydaje, że tak to działa, że najlepszym przykładem można podać, jak Saddam Hussein wszedł do Kuwejtu. Tak? Wspomniał Pan o tym, George Bush, jak powiedział, że nowy porządek świata, powiedział to w Kongresie Amerykańskim. To właśnie były te czasy, jak Saddam Hussein wszedł do Kuwejtu. Jestem przekonany, że za wejściem Saddama Husseina do Kuwejtu nie stały żadne siły. To była jego decyzja, on tę decyzję podjął. Zachód to po prostu wykorzystał, tę decyzję, jak gdyby przegonił Husseina z powrotem do Bagdadu. No ale ta cała, nazwijmy, rozruba w tamtych czasach się nie skończyła. Tak? Minęło kilka lat, oni musieli tam wrócić. Wiemy, była wojna w Iraku, Saddam Hussein został w sumie zabity, już nie jest z nami. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że czasami są eventy, które nie są zaplanowane. Są eventy, które, tak jak wspomniałem wcześniej, są tak zwane business cycle, są cykle biznesowe, gospodarki wchodzą w recesję, czasami jest większa, mniejsza inflacja. Teraz jesteśmy świadkami dość dużej inflacji, zapewne Pan słyszał o tym, nie tylko w Polsce, ale także w Kanadzie, w Stanach, na całym świecie inflacja się podnosi. Jestem przekonany, że oni liczyli na to, że tego rodzaju inflacja nie będzie w tym momencie. Wyraźnie
nazwijmy to, inflacja ich zaskoczyła. Widać to po wypowiedziach wielu ludzi, czy to ECB, czy to Banku Federalnego w Stanach Zjednoczonych i nawet tych mniejszych banków, czy Banku Centralnego w Wielkiej Brytanii, czy w Kanadzie i tak dalej. Wyraźnie ta inflacja nie miała przyjść teraz, miała przyjść później. Także czasami, tak, czasami widać wyraźnie, że są ruchy zrobione, planowane, nazwijmy to w ten sposób, a czasami są, nie są to planowane ruchy. Czasami jest to sytuacja, która się po prostu wykształtuje i oni jak gdyby wykorzystują ten moment, tak, i nazwijmy to pchają tą nowy porządek świata do przodu o te kilka stopni. No tak, ale mamy w internecie taką zagorzałą dyskusję między zwolennikami tej teorii o nowym porządku świata, że tu jakieś siły, jakaś globalna elita, która nie ma identyfikacji narodowej, ale zawiaduje większością pieniędzy i dóbr na świecie, planuje przebudowę naszego świata, kompletny właśnie reset pewnego systemu, do którego się przyzwyczailiśmy. No i mamy mainstreamowe media, które mówią, że to jest właśnie taki przypadkowy dobór słów i to ja zauważyłem na przykład, że jedni piszą nowy porządek świata małymi literami, a drudzy piszą wielkimi literami. Jakby na tym polega też ta różnica, że jedni wierzą w to, że jest jakiś plan, który, tak jak pan powiedział, może nie jest realizowany co do czasu i miejsca, ale z wykorzystaniem pewnych zmiennych, pewnych elementów, które się nadarzają, to może być wojna, może być jakaś tam epidemia i tak dalej, czemu nie popchnąć tego do przodu, a inni mówią, że nie, no, wydarzenia się toczą same i świat jedynie reaguje na to, co jest. No więc ja jestem ciekaw, jak pan to widzi, czy rzeczywiście możemy mówić o jakiejś zorganizowanej akcji przy tej okazji, że rzeczywiście te elity kiedyś się porozumiały, tylko nie ma takiego stricte planu punkt po punkcie, a po prostu cel, do którego zmierzamy, czy jest tak, jak mówi mainstream, że to jest zupełny przypadek, tak po prostu no nie, się dzieje? No absolutnie nie jest to zupełny przypadek, to nie można mówić, że są zupełne przypadki, jak my wiemy już z przesłuchań w Kongresie Amerykańskim w zeszłym roku, że wirus jest sztuczny, tak? No to jak może być przypadek? Skoro został stworzony w laboratorium, no to został stworzony w laboratorium. To nie ma przypadków, ktoś nad tym pracował. Jak posłuchamy naukowców amerykańskich, którzy byli przesłuchiwani w Kongresie Amerykańskim, no to oni nawet wyjaśnili, ile to trwa, jak to trwa, jak to trzeba zrobić, procedury i tak dalej. Jest to proces, trwa, czasami wiele lat to trwa. Ale wiemy, tak, oficjalnie wiemy, że wirus jest sztuczny, wyprodukowany w laboratorium. No skoro to wiemy, no to nie można mówić o jakimś tam przypadku, tak? Nie ma nic przypadków. Tak jak mówię, są pewne rzeczy, które wyraźnie są zaplanowane, ale pewne rzeczy nie są zaplanowane i są wykorzystywane, tak, w celu popchnięcia, jak ja to mówię, o kilka kroków do przodu całego planu. Ale w kierunku, dokąd, bo to jest najważniejsze. No, jak oni to nazywają, w kierunku tego nowego porządku świata, jak gdyby, który to oczywiście... To co pan rozumie pod tym pojęciem? No oczywiście nasze życie się zmieni dość drastycznie, tak. My to jak posłuchamy ludzi z Davos, w osobie Klausa Schwaba i podobnych, Bill Gates, czy na przykład George Soros i tak dalej. No to jest wyraźnie napisane i można przeczytać i wysłuchać tych ludzi. Czyli tak, mam zniknąć, ma pieniądz, tak, mamy jest pewna lista, nazwijmy to, szczepionek, które nas czekają, mają być obowiązkowe albo nieobowiązkowe, to w sumie jeszcze nie wiemy. Jest dużo, wiele plotek, że ten wirus, który był wcześniej, to jest jak gdyby pierwszy wirus, że ma być więcej tych wirusów. Wiemy, że cały system finansowy świata jest tak zwany CBDC, Central Bank Digital Currency, czyli będą pieniądze elektroniczne w tej chwili, mają zniknąć kompletnie pieniądze papierowe, mają być ograniczenia w podróży, ma być tak zwany paszport ekologiczny, jak gdyby, tak, czyli mają monitorować, jak dużo w danym okresie czasu dana osoba jak gdyby zużywa CO2, czy na przykład ona jest odpowiedzialna w jakimś tam stopniu za to, że planeta jest zanieczyszczona, na przykład jak jeździsz sobie do Egiptu na wakacje, no to masz tyle rodzajów punktów, jak jedziesz sobie na wakacje do Ustki, no to masz tyle rodzajów punktów i to jest wszystko oczywiście pewna kontrola, te rzeczy są w tym momencie w domenie publicznej, nie są w tym momencie żadną tajemnicą, tak, my już wiemy mniej więcej, jak oni sobie ten świat ułożyli i oni wyraźnie dążą do tego, tak, nie tylko pod względem systemu bankowego, mówimy też o źródłach energii, państwa narodowe są pozbawiane swoich własnych zasobów energii, tak jak w Polsce na przykład kopalnie węgla kamiennego są w sumie skazane na zamknięcie, jeżeli oczywiście ta druga strona wygra ten całą, nazwijmy to, wojnę o nowy porządek świata. Podobnie widzimy w Stanach Zjednoczonych, pomimo
że ceny ropy są na wręcz rekordowych poziomach, jak pan wie. Joe Biden ciągle nie pozwala na dodatkowe wydobycia ropy naftowej, nie są w stanie wydać nowych pozwoleń na odwierty, nie są zabierane pozwolenia na nowe rurociągi, które ma przesyłać być ropa naftowa w Stanach Zjednoczonych. Jak gdyby ciągle walka z rodzimą energią trwa. No dlaczego? No bo przyszłość ma być taka, że energia ma być zielona, tak? Będzie to bardzo droga energia, wielu ludzi na to nie będzie stać, ale taka ma być. Co to jest? To jest nic innego jak kontrola, tak? Państwa przez jakąś tam grupę ludzi, która wymusza na tobie, że energia ma być pobierana stąd, która jest droga, przez to obywatele tego państwa są po prostu bardzo biedni. I to jest kolejny przykład, następny przykład jest źródła produkcji żywności, tak? Jest walka w Polsce, to widać, rolnicy bardzo narzekają, dlaczego? No jest to kolejny front walki z rodzimą produkcją żywności, żeby scentralizować produkcję i także przetwórstwo żywności w rękach kilku ludzi dosłownie na świecie i to oni będą decydować, co my mamy jeść, jak drogo mamy jeść i tak dalej, i tak dalej. Także tu wyraźnie jest plan na kilku frontach, finansowy, medyczny, jest źródła energii, żywność i tak dalej. To wszystko oczywiście się sprowadza do pewnego momentu, że jakaś tam dość wąska grupa ludzi będzie kontrolować te wszystkie elementy naszego życia i przez to będą kontrolować nas wszystkich, tak? No właśnie.